Nic tak nie rozładuje napięcia w biurze, jak dwie wiagry wrzucone do dzbanka ze wspólną kawą. Witam serdecznie w The BBRK. Z tym humorystycznym akcentem zaczynamy kolejną część. Już jest bodajże trzecia część naszych zmagań w baśniowej krainie Torchlight. Znaczy, nie wiem, czy kraina się nazywa Torchlight, ale na pewno wioska nad naszymi głowami tak się właśnie zwie. Schodzimy do kolejnego levelu tajemniczości i straszności i w ogóle. Zmierzymy się z bestiami. Choć ciężko powiedzieć, czy to są bestie, bo najstraszniejszą bestią na świecie, każdy o tym wie, jest to kobieta, która jest na diecie, która ma w tej chwili miesiączkę i rzuca palenie, no bo jak żeby było inaczej, prawda? No to lecimy. O Jezu! Już zapomniałem, za dwa dni w to nie grałem, zapomniałem, jak tu jest pięknie, kolorowo i tak... Oh yes! O kurde, co jest? Co jest? Co jest? Dawać go, lec go, skurczysyny, no! Co, już? Już? No, powiedzmy, że daliśmy sobie... Czemu oni przeuciekają przy nami? Co ja mam? Kurde, jest to Usain Bolt, że mam biegać za nimi jak popieprzony. O, tu jest jeszcze. Dost... O, jest! Dobra, no to... My pack is full, a ty jesteś full of shit! Dobra, lecimy dalej. Musimy ich pozabijać, zobaczymy, co tutaj będzie. Jest! Co, już? Już nawet nie zauważyłem, jak on umiera. Dobra, chodźcie tutaj. No, la, la. Dobra, co my tu mamy? Mamy barrel jakiś. Dobra, klepiemy, klepiemy z dziśka, klepiemy. My pack is full. Nie ma to jak rozwalić wszystkich jednym uderzeniem. Gdzie ty? Ha. Myślałeś, że mnie przechytrzysz, o nie, ty dziśku zielony. Znaczy on nie był zielony, ale on był ogólnie dzisiaj, nie? Co w nim takiego jest, że on jest taki strasznie full? Okej, okay, co my tu mamy? Gdzie to jest? Torn Portal, nie? Patrzmy, co my tu mamy. Tak naprawdę to nie mamy tutaj nic ciekawego, kompletnie nic, ale możemy się udać do miasta. No, idź do miasta. No, właśnie, idzie do miasta. Okej, okay, coś tutaj sprzedamy. Nie, no to... Jak to się sprzedawało? O, tak się właśnie sprzedawało. No, to nam niepotrzebne, to mamy lepsze, to mamy lepsze, to nam niepotrzebne, to mamy dużo, tego nie. To też nie i to też się nie przydało. Patrz, jak szybko to się dzieje. To jest dupę rozbić. A to też. Coś to daje? To w zasadzie nic nie daje. Coś to daje? Nie, nic nie daje. A nawet jak się dawało, to już pewnie zero różnicy. Też sprzedamy i to sprzedamy, po co nam to wszystko jest. Co tutaj mamy? Identity. No dobra, lecimy dalej. Ktoś mi tam napisał w komentarzu, że jest podobno polska wersja, więc obiecuję, później gdzieś poszukam, może coś się da z tym zrobić. A jak nie, no to na obietnicach się skończy. Dobra, wracamy do podziemi. Cały czas idziemy do tej podziemi. I idziemy. I jesteśmy. Pozbieramy sobie, co my tutaj mamy. Coraz bardziej się przekonuję do tej gry, powiem wam szczerze. Na początku byłem bardzo sceptyczny, ale wiecie... Ale to wiecie... To chyba tak jak z kobietami, że żadna kobieta nie jest brzydka, tylko czasami wina za mało. No i idziemy dalej. Dostał criticala. I nie mam na myśli listu z urzędu podatkowego. Okej, otworzyłem coś? Jakiś... Coś tu lata? Co to lata? Nie wiem. Dobra, idziemy dalej. Tu mam jakąś mapkę, to idziemy w tą stronę. Na wschód, jak już wspominałem, musi być jakaś cywilizacja. O, patrzcie! A, nawet nie zdążyłem. Okej, to coś czuję, że ten będzie...
No, pies, zdychasz na zielono. I co? O, tutaj jest. No, zobaczymy. Chciałem powiedzieć, zobaczymy, który wygra, ale... Ale chyba... Chyba się zapośpieszyłem. Czemu ja rozwalam te beczki TNT? Przecież to jest durne to, co robię. No, ale no trudno. Nie? Dobra, tego najpierw. No, oh yeah! No i co my tu mamy? Nic ciekawego tak naprawdę. Okej, okay, mostek sobie rozłożyliśmy. Te wszystkie plansze są tak samo liniowe jak w całym Diablo. Widać, że to ci sami ludzie zrobili. No, dobra, jeden martwy, drugi niemalże martwy. No, ale mi odsuwał. Nie posuwaj mnie tak! Drodzy Państwo, właśnie umarliśmy. Nawet nie zauważyłem kiedy. Okej, mamy tutaj jakieś resurrect. Resurrect here, but lose 2016 experience. Okej, resurrect at the entrance. That is for, but lose 475 gold. Resurrect in town and lose nothing. Wybierzemy w tym miejscu, bo nie było daleko. A co tu jest? A, patrzcie, coś tam się schowało! W sumie dobrze wyszło, żeśmy umarli. No, i po sprawie. Znaleźliśmy jakąś ukrytą komnatę. Może nie była ukryta, ale byłem ja ślepy, ale dobra. Przejdzie, wyjdzie i przemieli. Idziemy dalej. Tak? Tak, dobra. Wracamy do miejsca, w którym się nam zmarło. I będzie trzeba bardziej uważać na to, co... No czemu on nie umiera? No. Będzie trzeba bardziej uważać na to, co się tutaj ogólnie dzieje. No, nie ma to jak wejść do domu z butami do przodu. Lecimy dalej. Co my tutaj mamy? O, tutaj kilku. No, patrzcie. Jej! Zagrajmy sobie w łapki! Tylko, że ja będę używał siekiery, ok? Tam jest ich dużo. Nie, 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 nie to! O, dobra, to. Co ja może zrobię? To ja poczekam, aż sobie podejdą do mnie albo coś. Chodźcie tu. Nie idziecie? Dobra, ten jest martwy. Dobra. Poszło jak z płatka. Trochę za prosto czasami mam wrażenie. Co to jest? Ja nie mogę tego kliknąć. No to idziemy dalej. Zawsze żałuję, że to robię i zawsze to robię. No. Ja chyba z nudów klikam ten... Ja z nudą klikam ten klawisz prawy. Zwłaszcza, że mana sobie tam jakoś leci powolutku do góry. Ole. Patrzcie, kolejny secret. O, mamy te blobsy. Kurde, ale tego... No, patrzcie, nawet nie było tak strasznie. Te gluty to się mi trochę kojarzą z... Jak to się mówi? Z Terrarii. W Terrarii są takie... W Terrarii są takie zielone i tam ogólnie jakieś tam jelly, czy co to tam się nazywa. Całkiem sympatyczne stworzonka, z których robi się... z których robi się coś tam, nie wiem, torcze bodajże. O, znowu torcze. Nie wiem, czy mi się to opłaca w ogóle takie coś robić.
Okej, okay, co my tu mamy? 50 health, okej. Okay. No dobra, a to... Czy coś to mi daje? No w sumie powiedział, że takie same. A może nie? Co, zmieniamy? A, raz się żyje, nie? No, to dobra, to resztę można sprzedać, tylko by trzeba byłoby te dwa kamyki może wydobyć. Nie sądzicie może? Nie sądzicie? Gdzieś tu był jakiś ciałek, który je wydobywał. Więc sprzedamy to, co nam faktycznie niepotrzebne. A z tym gdzieś to było. Halo? Halo, halo? Nie. Nie z tobą rozmawiać nie będę. Okej, dostaliśmy jakiś tam. Co to jest? Press to destroy to destroy games. Ale ja nie chcę ich destroy. Place at them here. To recover games. O, to chyba to będzie. No dobra. Mi to pasi, że tak powiem. Tego hełmu i tak nie potrzebowałem tak naprawdę. Zobaczmy naszą skrzynkę. O, patrzcie. Dostaliśmy jakąś mapę, czy co to cholera jest? A mysterious map scroll. Right click to open a portal to a lost dungeon. Jezu, jest! Tak, a czekajcie, zrobimy... I co? I co? Pewnie będzie dużo wpierdziel. No i? Nie no, co wy sobie w ciulo lecicie? Tu nic nie ma przecież. Sorry. Dajemy radę. Tu musi być chyba jakiś ten teges, nie? Coś. Wow, yeah. Szukamy dalej. Okej, mój pies jest durny, ale co ja na to poradzę? To mój pies, a nie ja. Lecimy dalej. Okej, nic się nie dzieje na razie. Bezpiecznie. Okej, jakiś naszyjnik dostałem. Trochę pedziowato, ale co ja na to poradzę? Okej. Co my tu mamy dalej? No mamy co najmniej trupy. Jezu! Dobra, na razie żyję. Choć to może się w każdej chwili zmienić. Nie, no nie jest jakoś tragicznie. Urna. Wajcha. Wiecie mi, że to nie ożyje i w ogóle nie zacznie mnie zabijać naraz. Okej, okay, woda się nalała. Okej, okay, czekajcie, czekajcie, bo ja... Gdzie jest ta moja myszka? Tutaj gdzieś, okej. Okay. Okej. Okay. Nie, no jest, dajemy radę, nie? Mana. O, załadowaliśmy sobie. Lecimy dalej. Chyba tutaj gdzieś, tą stronę teraz. Nikt im nie powiedział, że waży 120 kilo. Nie no, w grze tylko, przecież na żywca nie waży tyle. To co bager gada, to kłamstwa. Okej, lecimy dalej. Co my tu mamy? O! Ładna urna. O! Jakieś... przychlasty, co mi rady nie dadzą. Bym się śmiał, gdyby mnie zaraz kiedy skatował na śmierć. Coś czuję, że chyba mnie tutaj coś przytruli.
Okej, tu mamy jednego już, tu mamy drugiego. Mój pies gdzieś się zgubił. Nie jest, co cię chyce, złapie i będziesz miał. Myślisz, że ze mną ci nie było dobrze. Ćwoku jeden, durny psie. Może ty suką jesteś? Okej, no to klepiemy dalej. Wiecie co, ale w tych grach to coś... Coś jest faktycznie. No bo jak gra, w której w zasadzie się klika i nic więcej, może w jakikolwiek sposób być interesująca? Mój syn przed chwilą mnie zapytał, co ja się robi w grze. Ja mówię, że klika się myszką. A on się zapytał, tylko? No właśnie, co tylko się klika myszką? Jezu, ty trucizn tutaj. Co wyście jedli na to śniadanie? A tamtego będzie truciznę męczyć? Pewnie nie. Bo to jest friendly fire, nie? No to poradzę. Co on ty robisz? Czy nie przeżyje? No, patrzcie. No. Mój pies, walk, retyna! Niech sobie nie myśli, że co? Niech cię rodzona matka nie pozna. Poza tym, jak myślicie, jak jego matka wygląda? Jakby nie wyglądała, kto by ją tam w ogóle chciał stuknąć? No bo jak one mogą się te potworaki, podparzaki czy przetwarzaki kopulować i rozmnażać? Czy oni się rozmnażają w taki sam, kurna mać, sposób jak my, normalni ludzie? Przynajmniej ci ludzie, co są na Ziemi, bo jak są ludzie na Marsie, no to już nie są chyba całkowicie normalni. Poza tym, jak, no i co, jak on przychodzi? Hello, Zuzia, ja bym chciał ten teges. A Zuzia do niego, jasne, ale później ci głowę odgryzę. No nie wiem, czekajcie, muszę się trochę uwolnić od tego wszystkiego. Jak on dostali beczkę, no. Okej, to teraz, czekajcie, coś mi tutaj skacze, dobra, jedziemy dalej. No i ta Zuzia i co, ona mu odgryza głowę i co, później, nie wiem, jakoś tak ciężko, może później ona połyka tą głowę i ona go rodzi. Oj, znowu krew się leje i znowu dostali, chciałem powiedzieć, starczy, ale ja tarczy nie mam. No i ona tam połyka tą głowę, później rodzi się z tej głowy coś, ja nie wiem, chyba już za bardzo fantazuję. Dobra, lecimy dalej. Co tu mamy? Okej, kopiemy, walimy, jakieś fireballe mi tu latają. O, ja go tutaj moim młotkiem, który mrozi krew w żyłach. Okej, kolejny pomnik. Wyskoczył sobie, bo nie mówi się se. Okej, no to mamy już pomościk do jakiejś tam kolejnej wagi. O, matko, ale kurde, gramy w kości. Ale tego jest bydła, no. Znaczy, nie bydła, kości, bo bydło to... A, nieważne. Zresztą nie jesteśmy w Indiach, byśmy się modlili do naszej świętej krowy. My mana is low. Jakbym, kurna, nie widział tego na twojej buteleczce. Dobra, pozbieramy śmieci. Co tam? Lecimy dalej. Okej, dobra, pies jest. Może to suka. Cholera wie. Pod kieckę jej nie zaglądałem. To znaczy, futro nie zaglądałem. Lecimy dalej. Coś tak pusto. Pusto jak w kościele w niedzielę. Okej, moja suczka znowu ich tam żre, a ja ich biorę na klatę. No to co? I jeszcze jeden, jeszcze raz. Taką piosenkę zawsze się na wesele. Tego, no. Ale on się powtarzać lubi, no. Co my tu mamy dalej? O, jest. Dobra, no to walimy, uciekamy. To jest dopiero partyzantka, no. Przypieprzyć raz i spieprzać. I dostał. Dobre to było. Pewnie trzeba to dalej rozwijać. Pyk. I jeszcze raz pyk. No. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Kolejne sukcesy do rozbicia. O, macie w dupę, no. Dobra. Dałem rady. Twardy jestem. Diablo już dwa razy przeszedłem. Trzecie, nie? A drugie to nawet nie pamiętam. Muszę się przyznać, I have to admit something. Nigdy nie przeszedłem pierwszego Diablo. Już kilkukrotnie próbowałem, ale jakoś... Jakoś tak... nie dociera to do mnie, do jasnej cholery. Czy ten pies jest nieśmiertelny?
Jeśli jakbym tak mnie bił, to bym od pana uciekł już dawno temu. Dobra, lecimy dalej. No, albo i nie. Wiedziałem, że coś mnie zawsze musi zastopować. No, bez! Czekajcie, bo... No, myszkę często gubię, kurde, no. No. No, i wszystko pozamiatane. Tylu do tego prądu, aż mi się przypomniał taki w sumie, nie wiem, czy to żart, czy co to tam jest, ale taka myśl, że czy kupiłbyś, drogi widzu, samochód hybrydowy? Ja bym go nie kupił, bo by to dla mnie... O, co jest, kurwy nędzy? Ja bym go nie kupił, bo by to na mnie psychicznie źle działało. Wyobrażacie sobie płacić i za prąd, i za benzynę w tym samym czasie? Masakra jakaś. Tak to płacisz za benzynę, no tak, 5 razy więcej, ale... No i? A, dobra, udało się. No ale, kurde, no to byłaby jakaś masakra. Trochę takie... No, ciężko powiedzieć, czy to... Okej. Okay. Jezu! Skąd ich się tam tyle wzięło? Ja będę iść ze skoku. Okej. Okay. W nogi. Czekaj, czy tu wyjdą. Jak wyjdą, to będę ich robił z pojedynczo. Kurde, no. O, nie wtrafiłem. My mana is low. No, klepaj go. Lewa myszka, prawa myszka. Okej. Okay. Pies, chodź tu. Co ja mam, kurwa, z tym zrobić? Level up, 9. Coś jeszcze, że będzie trzeba poszukać jakiejś zbroi albo coś, bo level 9 to już nie w kipierdział. Okej. Trzeba uważać na zdrowie. Okej. No, kurde. Prawie się udało. I jest martwy jakiś ring. O, dobra. Te mapy są dobre, kurde, no. I don't have enough mana. Ale on brzmi tak trochę jak Schwarzenegger. Jej! Wiecie co? W tej grze jest tyle fajnie, że normalnie w grze to wszystkie potwory idą na ciebie. Twój pomocnik sobie stoi z boku i że tak powiem, wszystko ma go w dupie. A w tej grze jest odwrotnie. Wszystko idzie na psa, a może na sukę. A ja mam czas sobie, że tak powiem, strategię dookoła. My pack is full. Full of shit. Zawsze mi się to tak kojarzy samo. Okej, okay, to wszystko? Tam jeszcze się idzie. No dobra, pójdziemy tam za chwilę. Może popatrzymy, co my tutaj mamy. Czyli nie można do miasta wrócić. Okej. Okay. Nie ma więcej identity zwojów. No dobra, czekaj, co my tutaj mamy? Utrzymana, to sobie go ubierzemy, to będziemy mieli chociaż przynajmniej część. Okej. Więcej damage'u, ale nie jakichś tam magicznych rzeczy, więc sobie olejemy. Tutaj co? Więcej damage'u plus 2 critical hit chance. Okej, to co mam w ręce jest ciągle lepsze. A jak tam... Armor, tylko że to ma miejsce na 2. Okej, okay, w sumie nic ciekawego. Nie mam więcej tych. No, trudno, nie? No to co to? Bronze, coś tam. No i co? To jeszcze? To jeszcze myślę, że to wielki finał? A to dopiero... Ja może sobie ucieknę, ja tam ognia nie lubię.
A to co? Your pet has fled. Your pet is fleeing. Ty durny psie, no. Your pet is hurt. A jakbym chodził po ognisko, to też bym. Niech nie atakuje, ale niech przeżyje chociaż, albo coś, nie wiem. Dziwne to takie trochę. Your pet is fleeing. O kurwa. Nie cierpię pająków. Czy ja już wspominałem kiedyś, że ja nie cierpię pająków? No dobra, nic, uciekamy, znaczy uciekamy. Walimy burą sukę. Pajączku, hello, baby! Nie będzie jakiejś tragedii, chyba że zaraz umrę. Kurde, nie da się atakować pod schody, no. Ta jest! Zabiłem bestię! Dobra. Dobra. My inventory is full. No dobra, spoko, zaraz coś tu poradzimy na to. Okej, to wywalimy. Mamy, okej, to sobie, co by tutaj ten teges. O, no, to od razu lepsze. To można wyrzucić, bo nam to niepotrzebne. Boo. Boo. Co mi tam z boo? Okej, coś tutaj mamy. Armor 5. A to na wyposażenie mamy lepsze. Wdzianko. Okej, coś tutaj jest z tej strony. Hello, pajączki. Hello, Kryśka. A niech cię szlak trafi, no. No dobra. A jeszcze jeden został. Nie, no to i tak jest za dupę rozbić tą. No dupa, może nie. Coś tu jest ciekawego? Nie ma nic. Idziemy w cholerę. Okej. Znowu? Heavy leather helmet. Okej, to wyrzucimy może to. Coś tu daje? Nie, nic. No dobra, idziemy dalej. Nie mogę się stąd teleportować do miasta, bo co? No bo nie mogę i tyle. Oczywiście cisza przed burzą. Głupie. A jednak nie takie głupie. Okej, big health portion. Kutlas. To trochę brzmi jak kutas. nie, heavy leather vest. Nie potrzebuję kutasa. Bronze mass, heavy leather. No dobra, może będzie więcej warte niż to, co tam mam. Zaraz. Ja się miałem, że zaraz się kolejni pojawią. Okej, to było bezbolesne. Ten dźwięk ognia mnie trochę tam irytuje. Dobra, idziemy stąd. Znowu pająki, no nie jesteście. No, wszystko. Tu się pojawi. Zgadnijcie, co się pojawi.
Ja tam już kurwa nie byłem. Czy ja już tam nie byłem? Co to było? Albo ostro przypakowałem na jakichś sterydach, których nie zauważyłem, że wziąłem. Albo to jakiś był cienios. Ostatnie? No chyba, kolejny most. Okej, trzeba uciekać, trzeba uciekać. Okej, no walimy, walimy. Tu jeden, tu drugi. I trzeci mamy Hartricka. Okej, ktoś do mnie dzwoni znowu. Wy tu macie szczęście, że ktoś wiecznie do mnie dzwoni. Chwila, chwila. Tak, słucham? Tak, już śpi. Okej. Bye. Okej, wróciłem do gry. Musimy poszukać sobie, o co my tu mamy. Pewnie co będzie? Enchant. Mogę coś sobie enchant. No dobra, zobaczmy. Nothing happens. Ale bez sensu. Dobra, pozbierajmy co jest i tyle i spadamy z tym. Leather armor. Chest. Wiedziałem, że tam jest kurde, no. Czekaj, coś to... Zrobimy myka, którego wszyscy znają, nie? Okej. Okay. Zidentyfikujemy sobie. O, może ten. Dobra, z czym one się różnią? Plus 3 10%, plus 2. O, ten chyba fajniejszy. Okej, okay, a to co to w ogóle? Aha, to to już widziałem. Coś ciekawego? To nie jest ciekawe. Idziemy dalej. Kurde, no, zawsze czegoś muszę zidentyfikować i mi brakuje. Okej. Okay. Tu jest jeszcze jeden. Big health portion. Niech cię szlak, no. O, takie stare buty. Dobra. Dobra, niestety nic z tym nie zrobimy lepszego. Wracamy do miasta! No, było gorąco, było ciekawie, o tym nie wiedziałem. To coś całkowicie nowego w porównaniu do Diablo. Takie dodatkowe misje. O, hello! O, jebałby cię pies. To nam niepotrzebne. To nam niepotrzebne. Okej. W sumie to moglibyśmy sprzedać i to. I to. I to. I to. I też to. Gdybyśmy dorzucili kamyk, jakie mogłoby być dobre, ale w sumie po co? Skoro w zasadzie taki sam, nie? Teraz jeszcze musimy zidentyfikować to, co... może sobie zostawimy. Okej, to pójdziemy poszukać. Bye, bye! Super, że... To jest więcej takich tych... Map scroll, level 1 to 10. No to dobra, gdzieś tu były... Czekaj, kto miał te zwoje identyfikacyjne? Nie, nie to... Alchemik też nie.
New quest. Nie, to nie ty. Gambling. Już wspominałem, że ja nie gamblinguję. No bo ja wiecznie przegrywam. Okej. Coś jeszcze? Tak poza tym, tak wpadłem na pomysł, na pomysł zemsty genialnej. Pomyślcie sobie, pracujecie sobie gdzieś. Powiedzmy w jakimś tam, nie wiem, w sklepie, czy gdzieś. I znacie ogólnie to miejsce od podszewki, prawda? To teraz, jak się już zwolnicie i będziecie chcieli dowalić takiej firmie, co robicie? O, co to? Co robicie? Nic prostszego. Dzwonicie na przykład na helpdesk takiej firmy i zdajecie pytanie, na które wiecie, że nie ma odpowiedzi. Najlepiej coś takiego w banku zrobić. Bo wtedy jest... O, coś tu jest. Hello, friend. Hello. W banku jest łatwiej, bo bank jest zobligowany przez prawo na odpowiadanie na różne dziwaczne pytania. Wiem to skąd. Sam w nim pracuję. O, new quest. Kolejny. Nie wiem, gdzie to jest popieprzone zwoje identyfikacyjne, no. Zaczyna mnie to irytować. Bye bye. Wali mnie to. Nie, tu nic. Wiecie co? A ja się z wami pożegnam, może tak, dzisiaj szybciutko chyba raczej. W następnym odcinku, gdzie pójdziemy, o właśnie w tą ciemną dupę wejdziemy, znaczy dziurę, nie? To takim akcentem humorystycznym kolejnym zadam pytanie, może retoryczne. Dlaczego Samuel L. Jackson zawsze grywa czarnych? Dziękuję bardzo serdecznie. Zapraszam wkrótce ponownie. Zapraszam do subskrypcji. Kolejna część czwarta już wkrótce. A ja się logout robię. Cześć, czołem. Kluski z makaronem i rosołem.